Witam, witam. New seasonal event Kalevala is up, and we have 10 new heroes, so it's time for another hero review. In this video, I will talk about main character Väinämöinen. If you want to know who he was in the Kalevala, you can watch my video, The Kalevala Story and Characters. Link is in description. Väinämöinen is nature faction's sorcerer. So, if you give him emblems, he will have chance to drop the mana generation of the enemy after dealing damage. That's cool, and I think a bit underrated talent. He's a part of Kalevala family, so this gives him a bonus. For 1, 2 or 3 heroes, he receives minus 10, minus 25 or minus 40% less damage from the special skills of the stronger element. So, fire. Power of Sisu is his passive. When this character starts a turn with low HP for the first time during a battle, they recover 15% HP and receive 15% mana. I really like this passive and family bonus. It makes Kalevala heroes tanky and pretty much guarantees using their special skills. He has 788 on attack, 797 on defense, and 1452 on HP. If we compare his attack power with other new heroes, it doesn't look impressive. Defense is okay, and HP is pretty high. If you want to give him emblems, you should prioritize attack. With broken limit, he will have 950 on attack, 931 on defense, and 1683 on HP. And those stats look good. Of course, we've seen many heroes with attack stat over 1k, but 950 is still pretty good. Mana speed is fast, so he needs 8 tiles to go off, but you can speed him up to 7 tiles. His Song of the Moras deals 270% damage to the target and nearby enemies. All enemies get minus 30% accuracy for 3 turns. Chance to miss also applies to offensive special skills against fire characters. This status effect becomes uncleansable and lasts 2 turns longer. So let's break it down. Deals 270% damage to the target and nearby enemies. Okay, so he hits 3 equally. That's cool for PvP and events. Unfortunately, 270%, it's not super high, but it's acceptable. All enemies get minus 30% accuracy for 3 turns. Fire opponents can't cleanse this status and it lasts 2 turns longer on them. That's a really cool one. So he hits 3, but he applies minus accuracy on all enemies with fast speed. In the past,
Blind was a unique skill for holy faction. Now we have also Peridot, Moro, and Wainamoinen. Peridot can blind all on third charge. Moro can blind only three, while Wainamoinen blinds all at fast speed. That's great. It's only minus 30% accuracy, but still his fastest blind all hero in game. So is Wainamoinen good? Yes, he is. There's huge competition in green three hitters. We have heroes like Evelyn, Quenelle, Iku Turso, Liu Bei, Guan Yu, and of course Elnaddaha, and all are great. It's really hard to compete with some of them, so I don't think we will see Wainamoinen on defense very often, but that doesn't mean that he's bad. When I look at him, he reminds me Moro. Same damage percentage, both cast blind, Moro minus 35% on three opponents, Wainamoinen minus 30% on all, same speed, but Wainamoinen has slightly better stats, great passive, and family bonus. So, if Moro can be found on defensive lineups, Wainamoinen should work there as well. And on attack, he can be paired with Almur or Evelyn to deal high damage, or you can use him more like support, because blind all at fast speed is great. Maybe he's not the best option for Titans, but 950 on attack is not bad, and precision down can help you a bit. So not perfect, but also not bad. On bloody battles, he'll be great. Fast speed, okay damage, and fastest blind all in game. You can pair him with costume Cadillan, and with 7 tiles, you can have dodge and blind active. So this can be game changing. On buff boosters, he's okay. No buffs from him, but he deals damage and blind can keep your team alive. And on rush, he can be ready with 6 tiles. Not a huge change, but still, blind can help you. Of course, on the rush, we can launch any hero with 6 tiles, but still, if you want to blind all opponents with other color than yellow, he's the one and only, because Peridot will need for that 18 tiles. Overall, Wainamoinen is a great hero. I think that most players saying that he's meh didn't even bother to test him. He has nice stats, great passive and family bonus. He's fast. Okay, maybe 270% is not impressive in current meta, but still, he's fastest blind all hero in game. He can be used as 2-in-1. Damage dealer and nice support. I really like him. He's definitely worth tonics, emblems, and depending on your roster, maybe even ethers. So let me know what you think about him. If you like this video, please hit the like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons, and see you next time. Witam w polskiej wersji. Mamy nowe wydarzenie sezonowe, Kalevala, i dostaliśmy 10 nowych postaci, więc czas na kolejną recenzję. W tym filmie opowiem troszkę więcej o jednej z głównych lub nawet głównej postaci z Kalevali, o imieniu Wainamoinen. Jeśli chcecie wiedzieć, kim dokładnie był w Kalevali, możecie obejrzeć mój film Kalevala – Historia i bohaterowie. Link znajdziecie w opisie filmu. Wainamoinen
jest czarodziejem frakcji natury, więc jeśli dacie mu talenty, będzie miał szansę obniżyć regenerację many przeciwnika w momencie, kiedy go trafi. To jest fajny i myślę, że trochę niedoceniany talent. Jest częścią rodziny Kalevali, to daje mu bonus. Za jednego, dwóch lub trzech bohaterów otrzymuje 10, 25 lub 40% mniej obrażeń od umiejętności specjalnej silniejszego żywiołu, w tym przypadku ognia. Moc Sisu to jego umiejętność pasywna. Gdy ta postać pierwszy raz podczas bitwy rozpocznie turę z niskim poziomem zdrowia, odzyskuje 15% zdrowia i otrzymuje 15% many. Bardzo podoba mi się ta umiejętność pasywna i bonus rodziny w postaciach Kalevali. To sprawia, że te postacie są bardzo wytrzymałe i właściwie mają gwarancję tego, że zdążą odpalić umiejętność specjalną. Väinämöinen ma 788 ataku, 797 obrony i 1452 punkty życia. Jeśli porównamy jego siłę ataku do innych nowych postaci, ona nie wygląda imponująco. Obrona jest ok i punkty życia są bardzo dobre. Jeśli chcecie dać mu talenty, powinniście iść ścieżką ataku. Z przełamanym limitem będzie miał 950 ataku, 931 obrony i 1683 punkty życia. I te statystyki wyglądają naprawdę świetnie. Oczywiście widzimy ostatnio coraz więcej postaci, które mają siłę ataku powyżej 1000, natomiast 950 jest nadal bardzo dobrą wartością. Szybkość many jest szybka, więc potrzebuje 8 klocków, żeby się odpalić, natomiast oczywiście można go przyspieszyć do 7. Jego pieśń Bagien zadaje 270% obrażeń celowi i pobliskim wrogom. Wszyscy wrogowie otrzymują minus 30 precyzji przez 3 tury. Ryzyko nietrafienia dotyczy również ofensywnych umiejętności specjalnych i przeciwnicy ognia nie mogą oczyścić się z tego statusu i trwa ten efekt u nich 2 tury dłużej. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 270% obrażeń celowi i pobliskim przeciwnikom. Ok, więc uderza 3 przeciwników z jednakową siłą. To jest fajne, jeśli chodzi o walkę między graczami, jak również wydarzenia. Niestety 270% to nie jest jakaś wielka wartość, natomiast jest do przyjęcia. I wszyscy wrogowie otrzymują minus 30% precyzji na 3 tury. Przeciwnicy ognia nie mogą się z tego oczyścić i trwa to u nich 2 tury dłużej. Ta część umiejętności jest bardzo dobra, więc Väinämöinen uderza i zadaje obrażenia 3 przeciwnikom, natomiast oślepia wszystkich przy szybkiej manie. A w przeszłości to oślepienie było unikatową umiejętnością zarezerwowaną dla frakcji światłości. W tym momencie widzimy też postacie z innych frakcji. Mamy Peridot, mamy Moro i w tym momencie jest Väinämöinen. Peridot jest w stanie oślepić wszystkich na 3 ładunku. Moro oślepia tylko 3 przeciwników, a Väinämöinen oślepia wszystkich na szybkiej manie. I to jest super. Wiem, że to jest tylko minus 30% precyzji, natomiast nadal jest najszybszą postacią, która jest w stanie oślepić wszystkich wrogów. Czy Väinämöinen jest dobry? Tak, jest. Jest ogromna konkurencja, jeśli chodzi o zielonych bohaterów trafiających 3 przeciwników z równą mocą. Mamy postacie jak Evelyn, Quinto, Iku Turso, Liu Bei, Guan Yu i oczywiście Elna Daha. I to są naprawdę świetne postacie, więc jest ciężko z nimi konkurować. Dlatego wydaje mi się, że Väinämöinen nie będzie tak często widziany w obronach, natomiast to nie znaczy, że on jest złą postacią. Kiedy patrzę na niego, to mi trochę przypomina Moro.
Oczywiście nie z wyglądu, a z umiejętności specjalnej. Dokładnie ten sam procent obrażeń, 270. Obaj rzucają oślepienie. Moro rzuca minus 35% na trzech przeciwników. Väinämöinen minus 30 na wszystkich przy tej samej manie. Natomiast Väinämöinen ma nieco lepsze statystyki, świetną pasywkę i bonus rodziny. Więc jeśli możemy znaleźć Moro w niektórych ustawieniach obronnych, Väinämöinen również powinien w nich działać. Jeśli chodzi o atak, tam można go spokojnie parować z postaciami typu Almur czy Evelyn, żeby zadawał bardzo duże obrażenia, albo można go użyć jako supportu, ponieważ oślepienie wszystkich przy szybkiej manie jest świetne. Może nie jest najlepszą opcją do walki z tytanami, chociaż 950 statystyka ataku nie jest zła i obniżenie precyzji również może wam pomóc na tytanach. Natomiast powiedziałbym, nie jest idealny, ale nie jest zły na tytana. Jeśli chodzi o krwawe jatki, tam będzie świetny. Szybka mana, w miarę dobre obrażenia i najszybsze oślepienie wszystkich przeciwników. Można go sparować na przykład z kostiumową Kadilen i po 7 klockach jesteście w stanie odpalić zarówno uniki, jak i oślepić przeciwnika, więc to może zmieniać totalnie obraz walki. Jeśli chodzi o podbite ulepszenia, tam no jest ok. Sam nie rzuca żadnych podbić, natomiast zadaje obrażenia i może oślepić przeciwników, dzięki czemu twoja drużyna może dłużej przeżyć. Jeśli chodzi o szturm, tu może być gotowy po 6 klockach. Nie jest to dla niego bardzo duża zmiana, natomiast to oślepienie wszystkich może się przydać. Oczywiście na szturmie możemy dowolną postać odpalić po 6 klockach, natomiast nadal jeśli chcemy oślepić wszystkich przeciwników postacią, która nie jest żółta, to Väinämöinen jest jedyną właściwie opcją, ponieważ Peridot na trzeci ładunek będzie potrzebowała 18 klocków, a nie 6. Podsumowując, Väinämöinen jest świetną postacią. Myślę, że większość osób, które uważają, że jest badziewny, nawet nie zadało sobie trudu, żeby go potestować w różnych sytuacjach. Ma dobre statystyki, świetną pasywkę i bonus rodziny, jest szybki. Okej, powtarzam znowu, może 270% obrażeń trzem przeciwnikom, to w obecnej mecie nie jest nic niesamowitego, natomiast nadal to on pozostaje najszybszą postacią mogącą oślepić wszystkich przeciwników w grze. Więc można go używać jako 2 w 1, postać zadającą obrażenia i fajny support. Mi osobiście on się bardzo podoba. Zdecydowanie moim zdaniem jest wart napojów, talentów i zależnie od tego, co macie w kartach, możliwe, że nawet przełamania limitu. Także dajcie znać, co o nim myślicie. Jeśli podobał wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Powodzenia w waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.